Dostaliśmy informację, że mamy sygnał. Witamy Państwa bardzo serdecznie z Vitality Stadium, z kabiny komentatorskiej. Po trzech latach przerwy kłania się Łukasz Szefrychmiel i Bartosz Arajofatyga. Przed nami pierwsze spotkanie angielskiej Premier League, czyli najbardziej siłowej, brutalnej, nieprzewidywalnej i jednocześnie najlepszej ligi w całej Europie. Pierwszy mecz jest niezwykle ważny dla obu zespołów, bo pamiętajmy, że wtedy widać, jak zespół został przygotowany do trudów całego sezonu. A warto o tym wspomnieć, Bartoszu, ponieważ przypominamy, że Manchester z nowym trenerem Mourinho już za burtą stery przejmuje Dickie Dixon. Zobaczymy, jak sobie poradzi na tym stanowisku ten właśnie szkoleniowiec. Ja myślę, że Manchester United ma coś do udowodnienia w tym sezonie. Bez wątpienia to ten, na który będą zwrócone dzisiaj oczy, czyli Zlatan Ibrahimović, a my przejdźmy do odczytania składu obu jedenastek, zaczynając od gospodarzy. Polski akcent na bramce: Artur Borut z numerem pierwszym, następnie linii defensywnej Adam Smith, Simon Francis oraz Steve Cook. Kolejno Daniels, Surman, Arter, Stanislas z numerem 10, to już Gradel z numerem 32, Wilshere i z numerem 13 wysunięty Wilson. Pechowa 13, szczęśliwa 13, to wszystko przed nami. Tak, kochany, zobaczymy, czy faktycznie ten numer będzie tutaj szczęśliwy czy pechowy. No, są ludzie, którzy jednak wierzą w zabobony. Jeszcze dwóch trenerów, którzy bacznie przyglądają się swoim podopiecznym. Przed nami skład Manchester United. W bramce David De Gea, następnie Antonio Valencia, Bailey, Smiling oraz Blind z numerem 16, Michael Carrick z numerem 21, Herrera z numerem 6, sprowadzony z Juventusu Pogba z numerem 22, Mkhitaryan, następnie Zlatan Ibrakadabra, Ibrahimović i Antony Martial z numerem 11 na prawym skrzydle. Zmotywowany Manchester, zmotywowany Burnes. Przed nami, proszę Państwa, pierwszy mecz tego sezonu Ligi Angielskiej. A wiemy, jak początki w tej lidze są niezwykle ważne dla każdego zawodnika, dla trenerów i dla tego rozpoczęcia sezonu. Jakby powiedzieli nasi koledzy po fachu, zapinamy pasy, startujemy, przed nami absolutna jazda bez trzymanki. No ja zastanawiam się, dlaczego nie pojawił się na boisku już w pierwszym meczu Wayne Rooney, który jednak był chyba podstawą tego zespołu w ostatnim sezonie, zresztą nie widziałem, żeby zawodził, być może w przygotowaniach gdzieś nabawił się jakiejś kontuzji, w tym musi mu się odpocząć. Rozpoczął Manchester United, Carrick prawym skrzydłem do Blinda. Błyskawicznie Manchester starał się rozpocząć ten atak, ale szybko gospodarze przecinają to podanie. Belmez w tym momencie, szczerze powiedziawszy, no skazywany na porażkę. Jestem ciekaw, jak się pokażą w tym meczu. Zauważmy, że zajęli zaledwie 16 miejsce w poprzednim sezonie. 16 niechlubna pozycja. Manchester United pod wodzą Dickiego Dixona ma być nowym Manchesterem. Nowa myśl szkoleniowa. No i oczywiście warto wspomnieć, że tutaj trener zapytany o transfery powiedział, że jak na razie niczego nie planuje Manchester w natarciu. Herrera, Artur Boruc! Fantastyczna interwencja Artura Boruca. No nie zawodzi nasz rodak w tym momencie. Już pierwsza minuty meczu i pierwsza interwencja tego bramkarza. No niestety już nie zobaczymy go w naszej reprezentacji. Ma prawo być szczęśliwy Artur Boruc, to prawda, Bartoszu, tak jak wspominasz, on karierę reprezentacyjną skończył, ale tutaj w Burnes może jeszcze zrobić bardzo dużo dobrego dla swojego zespołu. Zobaczmy. Mkhitaryan. Egzekwowany rzut rożny Mkhitaryan. Dobrze ustawiona defensywa, ale to jednak Manchester odzyskuje piłkę. Carrick nad bramką. Zdecydowanie nad bramką, nawet mało brakowało, żeby przestrzelił w ogóle cały stadion. A przypomnijmy, że stadion Burnes to jest najmniejszy stadion Premier League, mieści zaledwie 11 tysięcy widzów. 11 tysięcy widzów, ale wiernych, bo tak jak popatrzymy, Bartoszu, teraz z naszej kabiny, jak Państwo popatrzą, to trybuny wypełnione są po brzegi. Oczywiście bardzo głośno sektor gości, kibice, fanatycy Czerwonych Diabłów, ale Burnes także nie zamierza być cicho. No Premier League chyba w tym momencie tak naprawdę może się poszczycić największą frekwencją, jeśli chodzi o mecze ligowe. Chyba tylko to jest jedyna liga, gdzie na mecz ligowy nie da się dostać, jeżeli nie wykupi się karnetu. Artur Boruc, Francis, Surman. Poczekał teraz na partnerów, ładne dwójkowe rozegranie graczy Bremnes. Wilson na lewe skrzydło do Gradela, ten ma troszeczkę miejsca, ale już zmierza w jego kierunku Antonio Valencia. Gradel, bardzo dobrze teraz zachował się Valencia, jest wart swojej ceny. Bardzo dobra interwencja. No Bremnes próbuje w tym momencie gdzieś tam na tle Manchester United wyglądać dobrze, na razie podchodzą pod pole karne. Arter, będzie szansa dla Bremnes, Arter, jest przy nim Smiling, zatrzymany ten atak, będzie szansa dla Czerwonych Diabłów, chociaż to podanie naprawdę poniżej krytyki jak na zespół tej klasy. Cook, Wilson, szansa dla gospodarzy, David De Gea. No, pięknie się odwrócił, uderzył, no niestety za słabo, David De Gea nie miał problemów z tą interwencją, no ale to oznacza, że jednak nie będą tutaj bierni zawodnicy Bremnes.
Mkhitaryan prawym skrzydłem Manchester United, Ibrahimović! No w kaskaderskim stylu starał się dostać do tej piłki. Na szczęście obrońca Glabermes przeciął to podanie. Rzut rożny dla Manchester United, a więc kolejne zagrożenie pod bramką Brynäs przed nami. Surman, Smiling nad bramką, ale czy... Jak, jest jeszcze jeden rzut rożny. No nie widziałem w tym momencie, że piłka odbiła się od któregoś z zawodników, no ale sędzia był bliżej. Artur Bort wysunięty, jakby wiedział dokładnie, gdzie będzie mierzona piłka. Też skoncentrowany, udzielający jakiś rad swoim kolegom z drużyny, jak należy rozlokować się na wysokości 11 metra. Właśnie tam była próba wkręcenia tej piłki, ale przeleciała nad głowami atakujących, nad głowami obrońców i out dla Manchesteru. I tym razem udało się gdzieś obrońcom dotknąć tej piłki. No widać, że była mierzona, bo tam było gdzieś trzech zawodników w niebieskich trykotach, ale dobrze odczytana ta akcja. Marshall, próba dośrodkowania zablokowana przez defensywę Brynäs. Smith, świetnie do swojego kolegi. Arter, Daniels. Wilson. Przecięte to podanie przez Carricka. Valencia, już Manchester odzyskuje. Łatwo im to przyszło tym razem. Na razie w tym momencie, gdzie jedna i druga drużyna próbuje dziś środkiem pola konstruować akcję. Martial, Pogba, nie doszedł do tej piłki. Pogba cały czas stara się walczyć, ale nie udało mu się w tej sytuacji. Stanislas, Smith. Prawym skrzydłem do Wilshera. Ten bardzo ładnie teraz urwał się obrońcą, jest przy nim Smiling. Wilshere kontra Smiling, Smiling wychodzi zwycięsko z tego pojedynku. Manchester przed szansą na przeprowadzenie kontrataku. Cały czas próbują konstruować akcję lewym skrzydłem. Stawiają tutaj na Martiala, stawiają na dobre dośrodkowanie. Jest też aktywny Pogba, który teraz niedokładnie zagrał do Ibrahimovicia, a Wilson jest w posiadaniu piłki. Może być szansa dla gospodarzy. Wilson, popatrzmy! 1-0! Ależ petarda w wykonaniu Wilsona! No i bardzo wspominaliśmy o tym wcześniej! Numer 13, no właśnie, szczęśliwy! No szczęśliwy, zdecydowanie jestem zaskoczony w ogóle tą akcją. Niesamowity błąd obrońców Manchester United. Zobacz na Wilsona, jak on w tym momencie przebiegł i z 20 metra gdzieś uderzył prosto w bramkę po dłuższym słupku. No nie miał nic do powiedzenia bramkarz Manchesteru. Kapitalnie! Trafiona ta piłka obok sensacja. Prawego słupka. No i tak jak wspominasz, proszę Państwa, nie bójmy się tego słowa, sensacja! Sensacyjny wynik na ten moment. No, prowadzenie Bermes z Manchesterem United, jednego z najsłabszych drużyn poprzedniego sezonu i jak zwykle można powiedzieć faworyta. Musi teraz Manchester naprawdę pokazać się z jak najlepszej strony. Rozpoczęli błyskawicznie, przesuwając się pod pole karne rywali. Pogba na prawe skrzydło do Martiala, jednakże niedokładnie. Znów niedokładne podanie, to już kolejne jakby nerwy w tym momencie szarpały duszę zawodników Czerwonych Diabłów. Jakiś może diabeł właśnie ich tam gdzieś męczy. Carrick, Martial, poczekał z piłką, odwrócił się, odnowił to podanie z Carrickiem. Blind. Ładnie prowadzona piłka przez Blinda. Martial znowu lewym skrzydłem Manchester. Cały czas starają się tam stworzyć jakiekolwiek zagrożenie. Blind, będzie szansa w polu karnym. Dośrodkowanie. Wybita futbolówka. Valencia, Mkhitaryan, Carrick. Gdzie będzie zagrana piłka? Mkhitaryan! Poprzeczka ratuje Artura Borusa i Bermes! Jeszcze dobitka, ale Artur Borus po raz drugi. No poprzeczka w tym momencie niesamowicie gdzieś ustawiona, można powiedzieć. Fantastyczne uderzenie Mkhitaryana. Na szczęście Artur Borus nie skapitulował, potem jeszcze obronił dodatkowy strzał. Coś fantastycznego, jednak Manchester walczy, walczy. Martial, pole karne, no cały czas, nie wiem czy Państwo zwrócili na to uwagę, stara się Manchester budować akcję lewym skrzydłem z zagraniem do środka, tam poszukiwany jest Ibrahimović, a jeżeli nie on, to koledzy, którzy zaczną z środka do tej piłki nabiegać. Ja myślę, że Martial to dlatego jest tutaj wybrany jako główny rozgrywający, bo to najlepszy strzelec poprzedniego sezonu Manchester United. Szansa dla gospodarzy, Stanislas, obok bramki. Ależ to mogło znowu zaskoczyć, jeżeli ta akcja byłaby wykończona, no to 2-0, Bermes z Manchesterem United, to już chyba byłby totalny szok dla wszystkich obserwatorów. To i nie dowierza trener gospodarzy, ale wydaje mi się, że nie powinien mieć powodów do zdenerwowania, w końcu to jego zespół prowadzi. Ale było tak blisko, żeby to prowadzenie powiększyć. Martial. Carrick.
Zabrana piłka Kerrickowi, nieudany ślizg. Wilshere znowu gospodarzem przed szansą, chociaż teraz świetnie zatrzymana ta akcja. 42. minuta meczu. Coraz mniej czasu ma Manchester United, aby zmienić oblicze tego meczu. Martial, znowu seria zwodów. Teraz Pogba zatrzymał piłkę. Pogba dośrodkowanie w pole karne. Ibrahimowicz, gol! 1-1, proszę Państwa. Manchester United wraca do gry. No i kto jak nie on, i kto jak nie on, czyli Zlatan Ibrahimowicz. Fantastyczne tutaj dośrodkowanie. Zobacz, że spokój Ibrahimowicza, w ogóle nie pilnowany. On tak jakby się po prostu zabawił na treningu. Świetnie skierowana piłka do bramki. Artur Boruc, mimo wcześniejszych dobrych interwencji, teraz nie ma nic do powiedzenia. Doskonale odnalazł się Szwed i po raz kolejny pokazał, że wart jest każdych pieniędzy. Ja oczywiście za każdym razem, kiedy słyszę, jak opowiada o sobie, przypomina mi się ta jego słynna historia, kiedy zapytali się, co dostanie jego kobieta. Nie pamiętam, czy na Dzień Kobiet, czy na urodziny. Odpowiedź była prosta. Nic, ona ma już Zlatana. Tak, też słyszałem tą historię. No, nawet pewno widzisz w związku, nie tylko na boisku. 1-1, proszę Państwa, wszystko zaczyna się od początku. Bernes w natarciu teraz, żeby pokazać Manchesterowi, że oni tutaj będą walczyć przez cały mecz o korzystny rezultat, bo już i tak zaskoczyli sam faktem, że jako pierwsi wyszli na prowadzenie. 3 minuty do liczonego czasu gry do tej pierwszej połowy i zobaczmy, czy coś jeszcze się tutaj zmieni. Pogba starał się jak mógł, ale rywal znacznie lepiej przygotowany i odczytał jego intencje. Carrick, ponownie Pogba. Dokładne zagranie, utrzymał się jednak przy piłce, znowu odnalazł Martiala na lewym skrzydle. Ibrahimowicz, czy zdąży powalczyć z Cookiem? Zdążył Ibrahimowicz, pada w pole karne. Ibrahimowicz, rzut rożny. Fantastyczna interwencja obrońcy, czysty wślizg i to w polu karnym. Bardzo odważna decyzja, na szczęście dla Bemmes trafnie. Przed kolejną szansą Manchester United. To już chyba ostatnia akcja. To może być ostatnia akcja tej pierwszej części spotkania, bo to już jest doliczony czas gry. Co w 11 metrze Artur Boruc z problemami, piłka wybita i arbiter gwiżdże nam po raz ostatni. No ta akcja naprawdę mogła zaskoczyć byłego reprezentanta Polski i Bemnes mogło schodzić do szatni jako zespół, który będzie musiał w drugiej części spotkania straty odrabiać. Tak się jednak nie stało. Póki co, proszę Państwa, po bramce Wilsona Ibrahimowicza 1-1. Dla mnie na razie zawodnikiem meczu to jest jednak Artur Boruc. Wybronił tyle niesamowitych sytuacji. Manchester United dominuje w tej pierwszej połowie, chociaż nie było tego widać po akcjach, które żeśmy widzieli, aczkolwiek są bardziej dokładni. Zobaczmy w tym momencie skrót całej pierwszej połowy. A było na co popatrzeć, wiele ciekawych akcji, sytuacji, chociażby ta, która właśnie jest pierwszą interwencją w tym meczu Artura Boruca i co najważniejsze udaną. Dokładnie, to co wspomniałem, no pewniak w bramce w tym momencie. Ja uważam, że zawodnik meczu miał chyba najwięcej do pracy. I Wilson, którym no chyba będziemy się zachwycać dzisiejszego wieczoru. Fantastyczna bramka, fantastyczna, naprawdę. Ale błąd obrońców, no niespotykany na boiskach Premier League. Szybka próba odpowiedzi Mkhitaryan i o ogromnym szczęściu może mówić cały zespół Bemnes. Tak, fantastyczne uderzenie, niecelne, tylko poprzeczka, ale jednak nie boją się strzelać z odległości z zawodnicy Manchester United. No, oni muszą próbować przede wszystkim, chociaż chyba, że uda skonstruować im się taką akcję jak ta. Zlatan Ibrahimowicz, bramka na 1-1. No i radość Dicky Dixona, bo w końcu udało się odrobić straty. Jestem pod wrażeniem spokoju Zlatana przy tym strzale. No zobaczmy, przed nami statystyki 45 minut pierwszych. No i widać, że to jednak Manchester United dominuje w tym spotkaniu. Lepiej strzela, więcej celnych tych strzałów, przejęcia, podania. Co prawda po Bernes, ale nic. Zobaczymy, co będzie w kolejnych 45 minutach. Czekamy, zapraszamy na przerwę. Halo Warszawa! Witamy Państwa ponownie, Łukasz Żyfrychmiel i Bartosz Orajufatyga. A więc jednak jest zmiana, na ławce rezerwowych usiądzie Herrera w jego miejsce, tego, którego brakowało Ci, Bartoszu, od pierwszych minut, Wayne Rooney. Wayne Rooney, według mnie jeden z najlepszych zawodników Manchester United, strasznie uniwersalny, cieszę się, że go widzę w tym momencie na boisku.
rozpoczynają gospodarze. Przed nami, miejmy nadzieję, kolejne ciekawe 45 minut emocjonującego widowiska. Jak na razie pierwsza połowa nie pozostawia złudzeń, że bez wątpienia jest na co popatrzeć. A w tej chwili to właśnie Manchester stara się skonstruować pierwszą akcję w drugiej części tego spotkania. Popatrzmy, Mkhitaryan, słupek! Po raz kolejny szczęście po stronie gospodarzy. To już kolejny strzał tego zawodnika, zobaczmy, który trafia gdzieś nie do końca w bramkę, tylko broni, jak nie poprzeczka, to teraz słupek. No niesamowity pech Mkhitaryana. Ibrahimović, Wayne Rooney teraz, Mkhitaryan na prawym skrzydle, Mkhitaryan za lekko. Artur Boruc pewnie nie musiał się w tym momencie wysilić. Ale osobiście szkoda mi Mkhitaryana, dwie takie sytuacje, widać, że ma ciąg na bramkę, jest zmotywowany. I chce pokazać się z jak najlepszej strony, a teraz Rooney obok bramki. Rooney już w tym momencie pokazuje, że powinien być na boisku, jest bardzo aktywny. Tak samo Mkhitaryan właśnie, tak jak wspominasz, w tym momencie bardzo, bardzo aktywny chce, pomocnik. Ale nie może, są pewne rzeczy, których przeskoczyć się nie da. On ma, naprawdę ma tutaj niesamowite aspiracje, ale jak to śpiewa akcent, tak przekorny los. Dzisiaj los z Mkhitaryanem gra w pokera, raz mu daje, raz zabiera, poprzeczka i słupek. Carrick. Nie jest powiedziane, że nie strzeli kolejnego gola. Do trzech razy sztuka, można powiedzieć. Smiling. Ładnie teraz zatrzymany przez defensywę. Pogba. Na lewe skrzydło do Martiala, ale za mocno, zdecydowanie za mocno. Jeszcze gracz Bernes, który po prostu odprowadził tą piłkę, aby na pewno out był dla jego drużyny. Arter. Daniels, ambitnie Mkhitaryan właśnie, to jest to, o czym mówię, dlatego mi go szkoda w tym meczu. Próbuję cały czas, jak nie odebrać, to strzelić. Smith. Ale na razie bezskutecznie. Stanislas, nie zdążył do tej piłki. Prasa rozpisywała się przed tym spotkaniem, że to będzie spacerek dla Manchester United, jednak póki co te 60 minut... No to tam taki jest polikon, taki obóz ćwiczebny. Dokładnie, pierwsze 60 minut, które widzimy w tym momencie, no to wcale nie jest takim spacerkiem dla Manchester United. Wilshere, Stanislas. Bardzo ambitna gra, Bernes, zauważ. Tak, bez wątpienia, i to jest to, co należy pochwalić. Świetnie chcą się pokazać na początku tego sezonu i naprawdę życzmy im jak najlepiej, bo bez wątpienia dzisiejszą postawą na boisku mogą zyskać wielu nowych sympatyków. Odepchnięty teraz, zastopowana sytuacja, jeszcze próba strzału z dystansu, po raz kolejny rykoszet, Manchester nie dochodzi do piłki, Wilson, Gradel, kolejna szansa, Gradel, David De Gea! No i to, co wspominaliśmy, ambitna gra Bemes skutkuje tym, że potrafią cały czas oddać strzał, no i David De Gea musiał się w tym momencie napocić przy tej interwencji. Też sporo szczęścia, ponieważ piłka głównie leciała w jego stronę, a ustawił się wyśmienicie, to jest też przecież istotne, jeżeli chodzi o bramkarza, a na boisku wchodzi Gosling, także pierwsza zmiana po stronie Bremnes. Być może któryś z zawodników odczuł zmęczenie, trudy tego spotkania. Karne, wybita piłka, nie doszedł do niej Wayne Rooney, teraz Francis, zastopowane to uderzenie, może być jeszcze jedna szansa, Wilson, przepychanka w polu karnym, no i myślałem, że piłka jednak wyjdzie na rzut rożny, ale udało się opanować. Tak, straszne zamieszanie, powiem szczerze, myślałem, że już tam ktoś dołoży tej nogi, żeby znowu zmusić De Gea do interwencji, ale na szczęście dla Manchesteru do tego nie doszło. Warto wspomnieć, że 19 sierpnia zostanie rozegrane kolejne spotkanie Bremnes. To, co widzieli Państwo na ekranie, a właśnie w tym oto zespole kolejna zmiana. Wiggins, kolejnym zawodnikiem, który ma ożywić grę gospodarzy. Dziwna zmiana, bym powiedział. Być może zawodnik jakąś kontuzję w tym momencie zakomunikował, pokazał, no bo dwie minuty po pierwszej, dziwne. Ibrahimović, Pogba. Zastopowane podanie Pogby. No, Pogba próbuje, naprawdę. Zaliczył dzisiaj asystę przy tej bramce Ibrahimovicza, ale tak naprawdę większość podań przecinają mu bez problemu. Stanislas! Z jaką łatwością w tym momencie Stanislas doszedł do tego pola karnego, nie zatrzymywany praktycznie przez zawodników. Dokładnie. Nie doszedł do tej piłki Mkhitaryan, teraz udało się odzyskać. Wayne Rooney, Mkhitaryan. Największy pechowiec tego meczu chyba. Ale bardzo aktywnie, zobacz. Cały czas próbuje dośrodkowanie piłki w pole karne! Nie udało się do niej doskoczyć. Może być kontratak dla Bremnes, a
Dickie Dixon pokazuje, panowie, atakujemy całą drużyną, nie ma cofania się, musimy trzymać wysoko tą linię defensywną, my przyjechaliśmy tu wygrać. Ibrahimowicz, pole karne, Ibrahimowicz zatrzymany. Gdzieś się już tutaj nie popisał teraz tą swoją techniką, chociaż wiemy, że ten zawodnik potrafi naprawdę i zdryblować, i ustawić się świetnie, za chwilę oddać strzał. Jak na swój wzrost warto wspomnieć, bo to zwykle drybling jest domeną niższych piłkarzy, a Ibra naprawdę świetnie sobie radzi ze swoimi długimi kończynami. No i drugą ksywę, jaką chyba posiada, to wieżowiec, tak przynajmniej mi się ubiło uszy. Szwedzki wieżowiec. Rooney. Ładny zwód Rooney'a, nie udało się go zatrzymać, ale też jemu nie udało się opanować piłki. No gdzieś odskoczyła mu ta piłka, ale zauważ, jak to było znowu niebezpieczne. Bardzo aktywny jest Wayne Rooney. Wspominałem, szkoda, że nie było go od pierwszych minut tego spotkania. Być może zrobiłby różnicę już na samym początku. Uff, za Gradela, a więc zmiana numer 3. Gospodarze wyczerpali wszystkie swoje możliwości, aby zmienić sytuację na boisku. Teraz pozostaje im walka, no i pokłady dodatkowej energii, która musi wystarczyć jeszcze na 10 minut regulaminowego czasu gry. Tak, Manchester na razie chyba bez zmian, a nie? Czyżby coś się zmieniło dokładnie? A więc jednak, pechowiec opuszcza boisko. Mkhitaryan, w jego miejsce Lingard, a także z numerem 8 Juan Mata. Były gracz Chelsea Londyn. Również myślę, można na niego liczyć w środku pola. Już niektórzy mówią, że najlepsze lata ma za sobą, ale cały czas spełnia swoją rolę w Manchesterze najlepiej jak potrafi. I w tym momencie szkoleniowiec Manchester United również wykorzystał wszystkie zmiany, jakie miał dostępne, no bo faktycznie Wayne Rooney wszedł na drugą połowę od samych pierwszych minut, 45. Szatni. Tak. No i teraz dwie kolejne zmiany na 10 minut przed końcem spotkania. Odświeżenie linii ataku i pomocy. Ibrahimowicz! Milimetry. Nie tym razem. On już dzisiaj swoje zrobił, bramkę zdobył, ale dla niego to jest mało. Tak, zdecydowanie. Ja myślę, że nie jest zadowolony, że nie udało mu się strzelić więcej bramek. No ale jeszcze ma chwilę czasu. 10 minut, no niecałe, 9 minut do końca tego spotkania. Jeszcze wiadomo, doliczony czas gry. No, niewykluczone jest swoją drogą, że po tym sezonie Ibrahimowicz odwiesi korki na kołek. Myślisz? Z karierą zawodową. Takie plotki słyszałem. Ja myślę, że jeszcze jest ciut za młody. To zauważmy, on w każdej lidze grał na najwyższych obrotach. Zawsze się zapisał w historii tych lig. Nie wiem, czyżby już wszystkie zaliczył? Aż Pogba. Będę to musiał sprawdzić przed następnym spotkaniem. Nawet nie było za bardzo do czego się odwoływać. Strzał Pogby na wiwat. Takie jakby podsumowanie jego dzisiejszej dyspozycji z wyjątkiem tej asysty, bo tego mu przecież nie odbieramy. Ja mam wrażenie, że to nie jest ten Manchester. Już wspominałem o Martialu, tak? Najlepszy strzelec poprzedniego sezonu. W tym momencie dla mnie trochę niewidoczny. Faktycznie w pierwszej połowie dużo piłek na niego było granych tam na skrzydle, ale nic poza tym nie zrobił. Ibrahimowicz. Pogba. Ładnie teraz wyczekał Pogba z tym zagraniem do Ibrahimowicza. Blind. Kolejna szansa dla Manchester United. Pole karne. Nie udało się nikomu zamknąć tej piłki! Szkoda! I jeszcze raz szkoda! Tyle można powiedzieć o tym strzale Wayne'a Rooney'a, ponieważ naprawdę złożył się tak, że aż no, na chwilę za nie mówiłem. Uderzenie bardzo mocne. Jeżeli szłoby w bramkę, to ja myślę, że Artur Boruc miałby ciężkie już do zgryzienia. No niestety, taki strzał rozpaczy troszkę w tym momencie. No ale co tu się dziwić, to nie jest chyba wynik, który jest szczęśliwy dla Czerwonych Diabłów. Lingard, jeszcze jedna szansa, nie doszedł do tej piłki Wayne Rooney. Sędzia techniczny pokazuje, że ten mecz potrwa przynajmniej jeszcze 3 minuty dłużej, a na tablicy wciąż 1-1. De Gea, szybkie wyrzucenie piłki do Pogby, Blind, Martial. A więc tak to się kończy, proszę Państwa. Manchester i Bemnes dzielą się punktami 1-1 na Vitality Stadium. Tak kończy się dzisiejsze spotkanie, w którym na pewno emocji nie zabrakło. Ja myślę, że można nazwać ten wynik sensacyjnym ze względu na to, że Manchester United był faworytem, który tutaj powinien bardzo wysoko zwyciężyć ten mecz, ale Bemnes świetnie przygotowany do sezonu, można powiedzieć, skoro remisuje z Manchesterem w pierwszym spotkaniu.
Tak, Manchester miał być odmieniony, Manchester miał być świetnie przygotowany. Nie możemy, Bartoszu, powiedzieć, że oni nie walczyli, że się nie starali, ale w wielu sytuacjach brakowało tej kropki na Dino, już o biednym, poczciwym Mkhitaryanie nie wspominając. No dokładnie, poprzeczka i słupek tego zawodnika. On będzie sobie w tym momencie oglądał pewnie te powtórki, gdzie poszło coś nie tak. Zresztą za chwilę to będziemy mogli zobaczyć. Bez wątpienia mecz, który mieliśmy przyjemność dzisiaj dla Państwa skomentować, tak jak wspomniałeś, Bartoszu, był meczem na swój sposób sensacyjnym. Jest meczem sensacyjnym. Ten wynik idzie w świat. Manchester United, który tak naprawdę, tak jak wspominałeś, powinien mieć spacerek. Tymczasem jako pierwszy stracił bramkę, co widzimy na tej powtórce. Manchester United. Kapitalne dokładnie. Uderzenie. Trzynastki. Pechowej trzynastki. I poprzeczka. Pierwszy strzał Mkhitaryana, który trafia w poprzeczkę. No, robił co mógł Artur Boruc. Tak, ale Bernes w tym momencie też nie było gdzieś bierne. Zauważ, że konstruowało akcję za akcją również. No właśnie, warto tutaj jeszcze wspomnieć. Jeżeli popatrzyłbyś na te dwa zespoły w dniu dzisiejszym, jak się zaprezentowały, zanim jeszcze zobaczymy oficjalne statystyki, kto lepiej wypadł w twoich oczach? Znaczy, inaczej, powiedziałbym, że Manchester United wypadł fatalnie, jak na to, co powinien reprezentować. Bernes, wydaje mi się, że zagrało to, co miało zagrać przeciwko takiemu tytułowanemu zespołowi, tak? Postawiło opór, postawiło bardzo dobrą linię defensywną, świetnie sprawdzili się w ataku, mieli kilka akcji, które naprawdę mogły zagrozić. My, obserwując te powtórki, widzimy, że Manchester teoretycznie tych sytuacji stworzył więcej, co na pewno wykaże nam to statystyka, no ale strzały właśnie typu ten Paula Pogby, czy strzał Wayne'a Rooney'a, do którego no składał się niesamowicie, ale no Panu Bogu w okno. Nie mogły dać tutaj zwycięstwa takie strzały. Tak, tak, to jest właśnie to, czego zabrakło. 13 strzałów Manchester United, 7 celnych, a po stronie Bernes 6 strzałów, 5 celnych. Ta skuteczność znacznie, znacznie lepsza. No zdecydowanie. Celność strzałów 53% jak na Manchester United. No fakt, powinni strzelać z odległości, bo z tego padają bramki. No ale to początek sezonu. Muszą poprawić bramkostrzelność. Proszę Państwa, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą transmisję ze względu na ograniczony czas antenowy. Na kolejny mecz zapraszamy już za tydzień, a głos do studia oddaje Łukasz Jeffrey-Chmiel i Bartosz Żaroje-Fatyga. Halo Warszawa!